Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. My właśnie wróciliśmy z rowerów. Trzygodzinnej przygody tak, zakupowej rowerowej. Dlatego jestem taka sapana i cała rozmoknięta, bo byliśmy na zakupach. Też Wam pokażemy, co było w tym sklepie, bo byliśmy w tym sklepie, co jest zazwyczaj pełno kwiatków. Tak. W Auchan. Ale tym razem nic nie było, tylko mi się podobały te fikusy takie różowe. I byliśmy w zoologicznym. Tak, i byliśmy w zoologicznym, bo rozważamy zakup przyjaciela. Papugi jakieś. Tak, papuszki. Możecie nam napisać, czy ktoś z Was ma papugę i opisać nam swoje doświadczenia. I jakie proponujecie imiona. Tak, bo ja miałam kiedyś ptaszki, ale to były amadynki z papugami, nie mam żadnego doświadczenia. Ale jeszcze nie jesteśmy zdecydowani, nie wiem, czy kupimy, bo mi się najbardziej podobały te nierozłączki, bo były takie grzeczne, ładne w klatce. 500 zł. Tak, 500 zł. No nie wiem, no zobaczymy. To Miłosz przeprowadzi haul, ale najpierw ja Wam pokażę, co sobie kupiłam z tych babskich rzeczy, bo Miłosz to się nie zna na tych moich. Byliśmy w sklepie zoologicznym i tak pokrótce Wam pokażemy, co tam było. Były króliczki, Miłoszowi się podobały. Ale nie możemy sobie pozwolić na królika. No i za królikami był cel naszej podróży, czyli papuszki, ptaszki wszelkiej maści. Tutaj była taka zabawowa, zielona papuszka, tak skakała i lgnęła do ludzi. O, widzicie, jak skacze po klatce. Tutaj były takie amadynki, kanaraki. Te amadynki to ja kiedyś miałam. Ale to kiedyś Wam opowiem śmieszną historię związaną z nimi. Pod nimi był szczurek, no i myszoskoczek. Myszoskoczki są śmieszne, tutaj biegał sobie w kołowrotku. Tutaj były papuszki, nierozłączki. Byłam nimi zauroczona, ale się opamiętałam. Bo dwa ptaszki to już dość duży obowiązek. I tutaj były te papuszki faliste. I głównie z zamysłem o nich przyszliśmy do tego sklepu, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. Tutaj dalej Miłosz nagrywał te papuszki, nierozłączki. No i były jeszcze papugi nimfy, ale one też słyszałam, że są fajne, ale za duże dla naszych potrzeb. No i był też taki żółwik śmieszny i kameleon. Tutaj już jesteśmy w Auchan, w dziale z roślinami, tak. Można powiedzieć, że przeleciałam przez ten dział z roślinami, bo nic nie było ciekawego. Tutaj jakieś filodendrony, silver queeny, chyba red Congo, z tego co pamiętam, zwykłe hamedory, oleandry, ale one niezbyt mnie interesowały, bo ostatnio dostałam oleandra, pełno syngonium marii, jakieś alokazje, pieniążki, anturia, no wszystko to, co było ostatnio. Nie było nawet na czym zawiesić oko. Tego tak przeszłam przez ten dział. No tutaj jakiś zdechły bambus. Naprawdę nic nie było. Obraz nędzy i rozpaczy. Dalej były dostępne cebule kwiatowe i bulwy. Pełno floksów. Tutaj mnie zainteresowała cebula tego dziwadła. Dość ciekawa roślina. No i nasiona warzyw. Kto jeszcze sobie nie kupił nasion, to już taki ostatni czas, by zacząć się wysiewać. Lilie i mieczyki po drugiej stronie były. No i nasiona kwiatów, tutaj jeszcze patrzę, czy nie ma czegoś interesującego. Ale jakoś tak nic mnie nie zainteresowało. Czasem w Auchan można trafić fajne nasiona ciekawych roślin, ale tym razem nic nie było niestety. Poszłam od razu na półkę śmierci, a na półce śmierci były takie ciekawe kompozycje. Głównie to się opłacało to kupić, dlatego szkła w kształcie gruszki. I ono kosztowało na początku 99 zł, a później przecenili na 40. I tutaj taka konewka śmieszna, słonik z psikaczem, Miłoszowi się bardzo podobał. I oczywiście jeżyk. Miłosz to musi te jeżyki patrzeć. Jeżyka dla Miłosza zostawcie w komentarzu. Poszłam popatrzeć też na osłonki i doniczki. Tutaj była taka ciekawa, ona bardziej wyglądała jak jakiś kominek niż jak doniczka. Nie miała żadnej dziurki tam pod spodem i nic. Tutaj były takie duże osłonki ceramiczne za 80-90 zł.
Tutaj były takie osłonki w ciekawszym kształcie głowy. Ta za 64 zł to jakaś nowość, nie było jej wcześniej i oczywiście oglądam tą osłonkę w buźkę, która mi się podoba najbardziej. No i taki jeszcze rzut oka na tą alejkę do wyboru, do koloru. Tutaj była taka duża osłonka twarz podobna do tej, co ja mam u siebie. Tak przeszłam się przez te osłonki, ale jakoś nic mnie nie zainteresowało. Jedyne co to właśnie ta biała osłonka, taka no jak z Last Rico, one mi się kojarzą z nagrobkiem. Ale miała fajny kształt i fajnie wyglądała, była za 19 zł. Tutaj poszukiwałam jeszcze tej takiej dużej doniczki, co ostatnio kupiłam, żeby, co przesadziłam w nią monstera, ale nie było ich już niestety. No i nic nie kupiłam, tylko tą korę dla storczyków. Teraz ja kupiłam taką bluzkę w Mojito. Spodobał mi się głównie ten nadruk, w sumie to nie jest nadruk, tylko haft, jakby z takiej chusty satynowej, czyli to mi się na pewno nie spierze. No i spodobała mi się, bo jest taka kolorowa i wiosenna. Taka typowa Gosia. Tak. To jest twój tak. Styl. Tyle kosztowała. No, 60 zł. Tak, w ogóle to jest chyba jakiś oversize czy coś, bo wziąłam XSK i ona i tak jest na mnie za duża. Ale ja lubię takie luźne rzeczy. Jeszcze z babskich rzeczy to kupiłam sobie farbę do włosów, bo niestety już osiwiałam. No i korektor, ja lubię ten korektor z Bell. I tuż do rzęs mój ulubiony z Lovely. On kiedyś, pamiętam jak chodziłam do liceum, kosztował 9 zł. A teraz w promocji za 19 się go kupuje, także no... I co tam jeszcze? Kupiłam sobie w Auchan podłoże do storczyków. Jeszcze ziemię kupiliśmy, tak. 20 litrów. Jeszcze kupiłam ostatnią ziemię, capnęłam w Biedronce. 20 litrów i ona teraz leży na słońcu, żeby te wszystkie larwy się z niej wyprażyły. Chciałam kupić sobie dodatki do ziemi, żeby tą ziemię wymieszać i żeby ona była bardziej taka luźna. Bo zazwyczaj dodaję do ziemi jakiś perlit albo ceramic, gipsy kokosowe, żeby ta ziemia była taka bardziej luźna, się nie brliła. Ale nic nie było, no i nie wiem, chyba wezmę te resztki ceramisu, co mi zostały, wymieszam z tą ziemią, żeby była bardziej przepuszczalna. No i tak będzie w tym roku, no bo nie lubię sadzić w samej tej takiej ziemi uniwersalnej. No i jeszcze kupiłam dwa biohumusy, bo u mnie to te biohumusy to jest jeden biohumus na jedno podlewanie idzie. To teraz Miłosz przejdzie do polu spożywczego. Pierwszym artykułem spożywczym, który dzisiaj zdobyliśmy, to papier toaletowy. Tak, był w promocji, wychodziło 90 groszy za rolkę. My to dzisiaj w ogóle prawie wszystko na promocji kupiliśmy. Oczywiście tak. Paczki trzeba kupić. No. Tutaj nie wiem, czy Miłosz pokazał wam nasze zakupy, tak wyglądają i to wszystko przywieźliśmy na rowerach. Tak, na rowerze. Przy czym zaznaczę, ja nie mam koszyczka w rowerze. Ja miałem plecak jak bomba napchany. No i miałam wszystko w tych, w torbach. Takich dwóch zawieszonych na kierownicy. Moje bagietki. Tak. Moje bagietki cząstkowe, 3 sztuki trzeba było kupić, żeby była promocja. Tak. Jesteśmy z grydy. Tak no. Samo trzeba było kupić 3 pasty do zębów, że jedna była gratis. No, moje płatki fanelety ulubione. Kusia w sumie też lubi podjadać. Tak, to, ja lubię. Ale owocowe głównie. Tak, owocki lubię z tych. Ja jestem wielkim fanem serków homogenizowanych, więc każdego ranka na śniadanie zrobiłem. Dlatego tak na 2 tygodnie już mam. Tak, ja też nie jem rano śniadania i jem te serki waniliowe tak, w pracy, tutaj, jak przychodzę. Tak, tutaj są serki dla Gosi. Mamy dżemik z czarnej porzeczki, najlepszy. Tak. Tutaj mamy dalej. Byliśmy Auchan, to chipsy, kupiliśmy sobie po jednej paczce. Ale pozwoliłam właśnie tylko po jednej paczce, żeby nie było. Chciałem 2 kupić, ale Gosia mi zrobiła. Mąka, no to wiadomo. Bo może pizzę upieczemy. Tak, i w końcu dorwaliśmy mieszankę meksykańską. Przy tak. Samej kasie była dopiero. Tak, ale mi się wydaje, wiesz co, że jeszcze kiedyś w tej sałatce meksykańskiej była czerwona fasola. Też mi się tak wydaje. A w tej nie ma. Także bieda wersja. Ale to jest jakaś mieszanka warzywna. No szkoda. Możemy dosypać czerwoną osobno. Tutaj było keczupy były. Twoja rodzina preferuje Madero, bo jest tani. I mnie to strasznie mierdzi. No. Bo on jest niedobry. Ale dzisiaj były pudliszki. Prawie kilograma, bo to jest 990 gramów. I były tańsze w promocji niż Madero, więc mam 2 kilogramy dobrego keczupu. Zanim to zużyję, to minie za 2 miesiące. Tego jeszcze smoothie.
Tak, ja lubię to smoothie. Tylko trzeba uważać, bo ono ma dużo błonnika. A błonniki... Miłosz ma po tym niespodzianki liczne, po tym smoothie. Nie będę opisywać jakie. Za efekt zapachowy. No i szwepsika jeszcze kupiliśmy. Tak, i to jest jedyny szweps, którego ja lubię. Ja uwielbiam bitter lemon, ale coś go dorwać nie mogę. Nie, ten jest mój ulubiony. Po bitter lemon to Gosia zrobiła minę, której nigdy w życiu nie zobaczycie. Tak daleko od siebie wysunęła język poza granicę możliwości. Jeszcze chciałam sobie kupić okulary przeciwsłoneczne, ale mi w każdych jest brzydko, bo mam za małą twarz, za wąski nos na górze i mi wszystkie spadają. I za to wszystko tak, 151 zł. Za to wszystko 151 zł plus 28 zł w Auchan za ziemię do roślin i chipsy plus 59 zł w Mojito za plus ile w Rossmanie? 30 zł. Tak, plus 30 zł w Rossmanie. Nie, myśmy wydali na to nic. A obiadu z tego nie ugotujesz. Jeszcze pokażemy wam, co mamy na obiadek. Mamy brokuła. W bułce. W bułce. Ziemniory. Ziemniory tutaj są. Mhm. I masz w piekarniku udko chyba. Tak, i mamy pieczone udka. Ja bardzo lubię takie udka z kurczaka. To my będziemy kończyć, bo jest ładna pogoda na dworze, także jeszcze się pokręcimy na podwórku. Świeci w oczy. Może sobie posadzę te moje lewkonie. Mimo, że znowu mruży, ja też, bo nas razi. Dzisiaj odbyliśmy wielką wyprawę do sklepów. 3-godzinną. Tak, 3-godzinną. Pojechaliśmy tak koło 11 czy 12? Tak, 12. Patrzymy, wracamy, jest już 15. Ale byliśmy w tym zoologicznym chwilkę. I nie wiem, może jakbyśmy się zdecydowali na zakup papużek. Ale nie w tym sklepie, bo podobno tak, oszukują. Tak, to nie w tym sklepie, bo ponoć tam są te zwierzęta stare. W sumie też tak jak patrzyłam, bo oglądałam wcześniej o tych papużkach falistych, bo głównie nimi jesteśmy zainteresowani. To te młode papużki faliste, one mają na główce te takie prążki, a tam w sumie chyba tylko jedna była. Taka młodsza, że miała te prążki, a reszta już taka wyglądała też taka, no trochę stara. Zdziedziała. Tak. No ja rozumiem, że te zwierzątka muszą znaleźć dom prędzej czy później, no ale wiadomo, że każdy chciałby kupić sobie młodego zwierzaczka, żeby móc go trochę tam oswoić, no nie? Dłużej, żeby pożył niż tydzień. Tak. No też jak czytaliśmy opinię o tym sklepie, to że ktoś kupił zwierzaka, przyniósł go do domu i mu zdech. Także, ze starości. Także no nieciekawie. Więc ja jestem zwolennikiem właśnie albo brania ze schroniska, albo kupowania od hodowców takich, co no dobrych hodowców, co trzymają te zwierzęta tak w normalnych warunkach, a nie masuwa. Kwiatki też były słabe w Auchan. Nic mi się nie podobało, za bardzo też nic nie kupiłam. W ciuchach też nic nie było. Miłosz jedyne co to sobie buty pooglądał. Kupimy na bon. Tak, kupimy, bo mamy kartę podarunkową, tylko że musimy iść do innego sklepu, ale model będzie ten sam. Więc Miłosz zadowolony, bo mu ciężko kupić buty, bo on ma szeroką stopę. Od ślubu dostaliśmy tyle kart podarunkowych, że tego nie idzie wykupić. Tak, a one są ważne roki, wszystko się kończy. No. To będziemy kończyć, zostawcie nam suba. I lajka. Tak, i lajka. Czemu nie? Nic dzwoneczek. Uzasadniasz suba. No, bo chcesz mieć 1000. Tak, no, to pa. No, trzymajcie się.